Już tylko jeden weekend pozostał do zakończenia halowej edycji katowickiej odsłony Ligi Redbox. W najbliższą sobotę i niedzielę czekają nas niesamowite emocje, gdyż zarówno w Ekstra, jak i pierwszej lidze ostateczne rozstrzygnięcia nie są jeszcze znane. Walka o medale wkracza w decydującą fazę, na którą wszystkich zainteresowanych serdecznie na hale przy ulicy Spółdzielczości 2 i 3 marca serdecznie zapraszamy. Ponadto Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Redbox w dalszym ciągu przyjmuje zapisy na wiosenną edycję rozgrywek, która odbywać się będzie tradycyjnie na boisku piłkarskim Rapid w Katowicach. Pierwsze mecze już 11 marca. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu Liga Redbox Gra. Niemal przez całą pierwszą połowę odpowiedniego rytmu nie potrafili złapać walczący o złoto w Ekstralidze zawodnicy Alana Katowice. Ogromna w tym zasługa ich przeciwnika Dary Animar, który po bramce Arkadiusza Mrugały prowadził nawet 1-0. Dopiero pod koniec tej części gry faworyt odzyskał kontrolę nad wydarzeniami boiskowymi, a wszystko to dzięki bramkom Marcina Grzywy, którego dwa uderzenia z dystansu znalazły drogę do siatki czarnej. Drugie 20 minut już bez większych emocji, pod zdecydowane dyktando Alana, który dzięki wygranej 9-1 zapewnił sobie co najmniej srebrne medale na zakończenie rozgrywek. Podobny przebieg jak mecz Dary z Alanem miał pojedynek browarów tyskich oraz lidera tabeli Kosmosnetu. Ospała gra faworyta w pierwszych 20 minutach sprawiła, że dobrze prezentujący się Tyszani nie tracili kontaktu, przegrywając tylko 1-2. Niestety dla nich mocny początek drugiej odsłony w wykonaniu niezawodnego od kilku tygodni Mateusza Bladego bardzo szybko przekreślił jakiekolwiek szanse na korzystny wynik legaczy Kapetyku. Dwa gole lidera klasyfikacji strzelców dały jego drużynie kilkubramkowe prowadzenie, które zawodnicy Kosmosnetu utrzymali do końcowego gwizdka, wygrywając ostatecznie 7-2.
Zarówno liderujący Kosmosnet, jak i drugi w tabeli Alan Katowice solidarnie wygrały swoje weekendowe pojedynki, sprawę ostatecznych rozstrzygnięć przekładając do ostatniej zimowej kolejki. Na chwilę obecną to drużyna Rafała Sosnowskiego uzbierała punkt więcej i wydaje się, że tylko trzęsienie ziemi mogłoby odebrać złoto niezwykle skutecznemu w drugiej części rozgrywek Bladému i spółce. Brązowe medale dla grupy Ponar Silesia, a spadek do pierwszej ligi obejmie graczy Young & Reckless oraz jednego z trójki, Go 30, Browary Tyskie i Terra Anima. Drugi kolejny mecz z rzędu przegrał w sobotę lider pierwszej ligi Artka. Po niegalaktycznych to czerwone byki znalazły sposób na mimo wszystko będących bardzo blisko złota podopiecznych Artka Wojciechowskiego. Od pierwszych minut grający nareszcie w optymalnym zestawieniu zawodnicy Doriana Zachariesiewicza postawili faworytowi bardzo wysokie wymagania do przerwy prowadząc 2-1. Gdy po zmianie stron Jakub Matan podwyższył na 3-1, jasne było, że byki tanio skóry w tym pojedynku nie sprzedadzą. Nie zmieniła nawet tego faktu szybka odpowiedź ze strony Artgamu w postaci bramki Łukasza Finkasa, gdyż ostatnie trafienie należało do Andrzeja Korepty, który ustalił wynik tego starcia na 4-2 dla piątej obecnie ekipy pierwszej ligi. Po dwóch wygranych w rundzie finałowej pogromce znalazł czarny koń pierwszej ligi, zespół Seksualnych Niebezpiecznych, który po bardzo wyrównanym pojedynku nie sprostał ostatecznie niegalaktycznym, przegrywając 4-5. Wcześniej aż trzykrotnie podopieczni Dawida Dulnego wychodzili na prowadzenie, lecz ich przeciwnicy dość szybko wyrównywali, nie pozwalając czerwonym uciec na dwie bramki różnicy. Dopiero przy stanie 3-3 niegalaktyczni dzięki Przemysłowowi Masiewiczowi zdołali odskoczyć, lecz chwilę później doskonale dysponowany tego popołudnia Wojciech Jaros sprytnym uderzeniem zdołał pokonać golkipera przeciwników. Decydujący cios zadał ponownie Masiewicz, na którego trafienie Seksualnie nie zdołali już odpowiedzieć, co w ostatecznym rozrachunku zapewniło niezwykle ważne 3 oczka podopiecznym nieobecnego w sobotę Krzysztofa Szymały.
Interesujące i pełne efektownych akcji widowisko stworzyły w sobotę ekipy KP Brynów i Rockwell. Aż 12 bramek, solidarnie po 6 zdobytych przez każdą z nich, pokazuje, że w tym konkretnym pojedynku obie drużyny postawiły na ofensywę, nie przywiązując większej uwagi do gry w obronie. Przez niemal całe 40 minut to jednak Rockwell głównie dzięki świetnej postawie swojego lidera Janusza Cyrana utrzymywał jedno lub nawet dwubramkowe prowadzenie, lecz zryw w końcówce Brynowian i gol na sekundy przed końcowym gwizdkiem Krystiana Muszczaka dał zielonym w ostatecznym rozrachunku punkt po remisie 6-6. Po wywalczonym rzutem na taśmę remisie w sobotę, dzień później KP Brynów w analogiczny sposób, tym razem stracił 3 punkty, tracąc bramkę na 45 sekund przed końcową syreną pojedynku z Galem. Wcześniej po dwóch zdobytych golach Przemysława Chorosia zieloni prowadzili 2-1 i dopiero ostatnia minuta i wspomniane trafienie kapitana żółtych Macieja Kislera zadecydowało o podziale punktów w starciu 9 i 10 drużyny pierwszoligowych zmagań. Po dwóch porażkach z rzędu, niemal pewny jeszcze do niedawna tytuł mistrzowski dla liderującego Artkamu, poprzez kroczących od wygranej do wygranej graczy niegalaktycznych zaczął uciekać podopiecznym Artura Wojciechowskiego z rąk. Z tego powodu niedzielne starcie z walczącymi o co najmniej brąz graczami Kamikadze urastał do rangi prawdziwego hitu ostatniego weekendu. Po ostatnim gwizdku sędziego z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że takim hitem ostatecznie był
A o to postarali się w głównej mierze gracze żółtych, którzy dość szybko po bramkach Roberta Ruska i Rafała Daniela prowadzili 2-0. Szybki prysznic z początku pojedynku podziałał na Artkam jak płachta na byka, gdyż od tego momentu zaczęli się prezentować znacznie lepiej, jeszcze przed przerwą zdobywając bramkę kontaktową. Druga odsłona to najpierw niewykorzystany przez Rafała Daniela rzut karny, a potem bodaj najlepsze 20 minut w wykonaniu podopiecznych Artura Wojciechowskiego w rundzie finałowej i ostatecznie niezwykle ważna wygrana 4-2, która chyba na dobre przesądza sprawę złotych medali pierwszoligowych zmagań. Nic nie jest pewne w pierwszej lidze. Co najmniej remis z seksualnymi lub strata punktów przez niegalaktycznych zapewni w ostatniej kolejce tytuł mistrzowski Artkamowi, który po dwóch porażkach z rzędu w niedzielę dzięki świetnej postawie w drugiej odsłonie pokonał 4-2 graczy Kamikadze. W dolnej połówce szóste miejsce i puchar pocieszenia dla Yellow Submarine, który w starciu z bezpośrednim rywalem do tej pozycji pokonał bez większych problemów RR Projekt 3-0.